Na rok 1846 emisariusze Towarzystwa Demokratycznego Polskiego przy współpracy z krajowymi organizacjami przygotowywali wybuch ogólnonarodowego powstania. Rozbicie siatek konspiracyjnych w zaborze pruskim i rosyjskim właściwie uniemożliwiło to zamierzenie. Ostatecznie powstanie wybuchło w Krakowie w nocy z 21 na 22 lutego 1846 roku. Z miasta udało się wyprzeć Austriaków. Utworzono rząd narodowy, który ogłosił manifest do narodu polskiego. Manifest stwierdził równość wszystkich obywateli wobec prawa, nadanie chłopom użytkowanej ziemi na własność, zniesienie pańszczyzny oraz pomoc społeczną dla najuboższych. Mimo zapowiedzi prób wciągnięcia do powstania chłopów, zamiary te spełzły na niczym. Austriacy przekonali chłopów, że jednym z celów powstania jest zwiększenie wymiaru pańszczyzny. Na skutek tego, jeszcze przed rozpoczęciem powstania w Krakowie, na terenie Galicji rozpoczęły się ataki chłopów na dwory szlacheckie. Największe natężenie tego typu akcji miało miejsce w rejonie Tarnowa, gdzie na czele chłopów stanął Jakub Szela. Wydarzenia te pochłonęły od 1200 do 3000 ofiar spośród szlachty i przeszły do historii pod nazwą Rabacji Galicyjskiej. Mimo wystąpień chłopów przeciw szlachcie, część działaczy powstańczych nadal próbowała przekonać włościan do udziału w powstaniu. Jeden z przywódców powstania w Krakowie, Edward Dębowski, próbował poprowadzić manifestację patriotyczną na teren Galicji. W wyniku ostrzelania jej przez Austriaków zginął na miejscu. Losy zrywu w Krakowie były przesądzone. Po 9 dniach powstańcy złożyli broń. Decyzją zaborców w listopadzie 1846 roku Kraków został włączony do Cesarstwa Austriackiego. Wybuch rewolucji lutowej we Francji w 1848 roku oraz wydarzenia następującej wkrótce potem wiosny ludów w Europie rozbudziły i polskie nadzieje. W marcu 1848 roku w Poznaniu utworzono Komitet Narodowy, który zwrócił się do władz pruskich z prośbą o przywrócenie Wielkiemu Księstwu Poznańskiemu pełnej autonomii, jaką utraciło po powstaniu listopadowym. Od początku też rozpoczęto organizowanie Wojska Polskiego, na czele którego stanął Ludwik Mierosławski. Pod naciskiem wydarzeń w pozostałych częściach kraju władze pruskie początkowo porozumiały się z Komitetem Narodowym. Rozpoczęło się spolszczanie administracji, a armię zaczęto organizować w czterech wyznaczonych przez Prusy obozach wojskowych. Jednak wraz ze stabilizacją sytuacji w innych regionach, władze pruskie stopniowo zaczęły się z uzgodnień wycofywać. To doprowadziło do wybuchu powstania, na czele którego stanął Ludwik Mierosławski. Mimo początkowych sukcesów i przyciągnięcia do powstania również chłopów, szybko zaczęło ono tracić rozmach na skutek niechęci ziemiaństwa i części kadry oficerskiej. Obawiano się represji ze strony władz pruskich. Po niespełna 2 tygodniach powstanie upadło, a wraz z nim marzenia o powrocie autonomii dla Wielkiego Księstwa Poznańskiego. Wiosna ludów dotknęła także Galicję. W Krakowie i Lwowie powstały komitety narodowe oraz rozpoczęto formowanie Gwardii Narodowej. Do cesarza skierowano petycję z prośbą o polonizację szkół i urzędów oraz uwłaszczenie chłopów. W efekcie tego działania podjął austriacki gubernator, który w imieniu cesarza wydał dekret uwłaszczający chłopów w Galicji. Dokument znosił pańszczyznę oraz oddawał chłopom na własność ziemię, którą użytkowali. Ten ruch odciągnął chłopów od haseł niepodległościowych i umożliwił wojskom austriackim spacyfikowanie nieposłusznych miast i rozbrojenie polskich oddziałów. Polacy wzięli aktywny udział w wiośnie ludów na terenie Europy. Znany już z powstania wielkopolskiego Ludwik Mierosławski był głównodowodzącym Armii Sycylijskiej. Wojciech Chrzanowski dowodził Armią Sardyńską. W Rzymie Adam Mickiewicz utworzył Legion Polski. Największą sławę zdobył jednak Józef Bem, który został naczelnym wodzem powstania węgierskiego.